Nowo otwarty sklep zoologiczny Centrum Pupila. Tutaj znajdziesz wszystko, co niezbędne dla swojego czworonoga. W ofercie posiadamy karmy bytowe i weterynaryjne, preparaty eliminujące pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, przysmaczki dla psów, kotów, gryzoni, królików, ptaków oraz pokarmy dla ryb. Szeroki asortyment, świetna lokalizacja oraz atrakcyjne ceny sprawią, że naprawdę każdy wyjdzie od nas zadowolony. Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu przy ulicy Asnyka 7 w Bolesławcu. Piątek 25 października, piątek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam na wydarzenia. W środę zmarł, przeżywszy 72 lata, Jan Doktor. Przez wiele ostatnich lat był przewodniczącym Bolseckiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Właśnie z działalności na rzecz seniorów znało go i ceniło bardzo wielu bolesławian. Bardzo się cieszę, że 23 października zmarł w wieku 72 lat po ciężkiej chorobie Jan Doktor. Jego zawodowe życie związane było z nieistniejącymi już zakładami górniczymi Konrad w Iwinach. Po przejściu na emeryturę włączył się w działania bolesławieckich stowarzyszeń senioralnych. Jan Doktor od lat znany był wielu bolesławianom właśnie ze swojej działalności wśród seniorów. Kierował bolesławieckim oddziałem Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który pod jego przewodnictwem prowadził aktywną i rozległą działalność. Stroniący raczej od publicznych wystąpień, Jan Doktor wyraził sedno swojej aktywności przy okazji jubileuszu 40-lecia Związku. Mówiąc pięknie do ludzi, można się tego wyuczyć. Robić coś dla ludzi dobrego, tego wyuczyć się nie da. Należy mieć wewnętrzną siłę, bezwarunkową potrzebę czynienia dobra. I Jan Doktor to czynił. Nie oczekiwał przy tym żadnych splendorów, bo cieszyło go zadowolenie koleżanek i kolegów, którzy zawsze tłumnie stawiali się na cyklicznych spotkaniach. Wszyscy zapamiętają go z pewnością jako człowieka pogodnego i dowcipnego, z dozą autoironii. Takie wigilijne, przedwigilijne, w szybkim tempie, dzień prawie rozpoczynamy, bo tak wychodzi następna środa, to już jest popielec, mówią, piątek jest piątkiem. Ale to, czym szybciej, tym lepiej, nie? Pogrzeb Jana Doktora odbędzie się na cmentarzu komunalnym w poniedziałek 28 października o godzinie 14. Pan Jan bywał też gościem w naszej telewizji, zapraszając nas na związkowe wydarzenia, a potem dziękując za telewizyjne z nich relacje. Wszyscy go ceniliśmy i lubiliśmy. Niech odpoczywa w pokoju. W miniony czwartek w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste spotkanie pod nazwą Zadania i obowiązki mistrza szkolącego w świetle nowych przepisów prawa oświatowego. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski. Podczas uroczystości wyróżniono odznaczeniami rzemieślniczymi osoby zasłużone. Bolseckie Starostwo Powiatowe poszukuje kandydatów na członków komisji konkursowej, która będzie opiniować oferty złożone na zlecenie realizacji zadania publicznego. Chodzi konkretnie o prowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe. Czwartkowy występ kabaretu Nowaki dwukrotnie wypełnił salę Kina Forum po brzegi. Komicy skutecznie rozbawili bolesławiecką publiczność, nie zabrakło zabawnych anegdot i żywiołowych interakcji z widownią. W skład kabaretu wchodzą Adrianna Borek, kobieta potrafiąca wcielić się w każdą postać, a także pełni energii Tomasz Marciniak i Kamil Piruk.
bazie Camp Butmir w Bośni i Hercegowinie odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy polskiego kontyngentu wojskowego EUFOR. Punktem kulminacyjnym ceremonii było podpisanie protokołów zdania i objęcia obowiązków dowódcy polskiego kontyngentu oraz przekazanie flagi państwowej na drzewcu przez zdającego obowiązki podpułkownika Pawła Jędryczkę przyjmującemu obowiązki podpułkownikowi Grzegorzowi Pawełko. Przekazanie dowodzenia nad polskim kontyngentem wojskowym EUFOR dopełniło złożenie meldunku pułkownikowi Dariuszowi Skrockiemu, który reprezentował dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Uroczysty apel zakończyła wspólna defilada żołnierzy 12 oraz 13 zmiany polskiego kontyngentu wojskowego. Ruszy budowa jednej z najdłuższych ulic w mieście, która zlokalizowana jest na jednym z nowych osiedli domów jednorodzinnych. To ulica Jagiellonów, która liczy sobie 585 metrów. Inwestycja warta 2 263 000 zł obejmie wykonanie kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, jezdni i chodników oraz ścieżek rowerowych. Bolsawieccy i zgorzeleccy policjanci jednego dnia zatrzymali na drogach powiatu bolsawieckiego 4 prawa jazdy kierujących, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km na godzinę. Rekordzista, 37-letni mieszkaniec powiatu lubańskiego, przekroczył tę prędkość aż o 78 km na godzinę. Wszyscy kierowcy stracili prawo jazdy na 3 miesiące oraz zostali ukarani mandatami i punktami karnymi. Autor literatury dla dzieci Przemysław Wechterowicz opowiadał w Bolesławcu o bohaterach swoich książek, skutecznie przy tym bawiąc swoich małych czytelników. Autor książek dla dzieci, sztuk teatralnych i wierszy Przemysław Wechterowicz spotkał się z małymi czytelnikami w miejskiej bibliotece. Autor na koncie ma już blisko 40 książek, które zostały przetłumaczone na 20 języków. Spotkanie autorskie odbyło się w ramach działającego w bibliotece dyskusyjnego klubu książki dla dzieci. Dziś w naszej bibliotece odwiedził nas autor książek dla dzieci, pan Przemysław Wechterowicz. Spotkanie to odbywa się w ramach dyskusyjnego klubu Książki dla Dzieci. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom dzieci chętnie będą sięgały po książki, będą nas chętnie odwiedzały i przychodziły z rodzicami bądź też same. Przemysław Wechterowicz zgotował bolesławieckim drugoklasistom zabawne spotkanie poświęcone bohaterom swoich książek, w tym Pchle, która uczepiła się kożucha i która skutecznie rozbawiła małych czytelników. Przemysław Wechterowicz podkreśla, że bardzo dobrze rozumie dzieci, bo sam tak naprawdę nigdy nie dorósł. Chce, by kiedyś jego książki zostały przetłumaczone na wszystkie języki świata. Jego książki zdobyły wiele prestiżowych nagród w Polsce i za granicą, wyróżnienie w konkursie Książka Roku, Nagrodę Białego Kruka, czy wyróżnienie na międzynarodowych targach książki w Seulu. Trochę dzieciom poopowiadał, trochę porysował, wplótł w to sporo dobrego humoru i tym samym zaciekawił dzieci historiami swoich bohaterów. Po reklamach nadamy nasz cykliczny program Odkrywamy Historię. Dzisiaj odkrywane będą sekrety historii Bolesławca, a konkretnie terenów parku Huberta Bonina i jego okolic. Zapraszam do oglądania, a ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Stacji już 31 października. Zapowiada się niezwykły dzień zabawy. Czekać na Was będą liczne atrakcje, konkursy z nagrodami na najlepszy strój dziecka oraz rodzica i coś słodkiego, pyszne ciasta, kawa oraz herbata. Miła atmosfera oraz ekstra zabawa za jedyne 35 zł. Bilety do nabycia: Kinderstacja, ulica Zabobrze 2, Bolesławiec. Telefon 792 789 181. Miejsce imprezy na terenie zakładu BZMO, ulica Kościuszki 8, Bolesławiec.
W dniu 14 października bieżącego roku pomiędzy godzinami 13.30 a 14.30 został skradziony samochód marki Peugeot 3008 koloru szary metalik, numer rejestracyjny DBL FH77. Auto w dniu kradzieży było zaparkowane obok ogrodzenia działek Wiarus położonych wzdłuż obwodnicy Bolesławca. Znaki szczególne: wgniecenie na błotniku oraz prawych tylnych drzwiach. Osoby, które widziały samochód lub posiadają jakiekolwiek informacje na ten temat, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 506 813 185. W nocy z piątku na sobotę w Bolesławcu będzie 9 stopni Celsjusza. W sobotę temperatura dojdzie do 19 stopni. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 60% w ciągu dnia. Zachmurzenie przez całą dobę będzie małe i umiarkowane. Ciśnienie atmosferyczne oscylować będzie wokół 1018 hektopaskali. Wiatr wiał będzie z prędkością do 15 km na godzinę z kierunków południowych. W nocy z soboty na niedzielę będzie 12 stopni Celsjusza. W dzień dojdzie do 14. Zachmurzenie w nocy będzie jeszcze małe, ale w dzień wzrośnie do dużego. Jeszcze przed południem zacznie padać deszcz, który utrzyma się przez cały dzień. Wiatr do 18 km na godzinę z kierunków zachodnich.